Wyobraźcie sobie, że Poznań to nie tylko miasto koziołków, pyry z gzikiem i nudnych poranków przy kawie na starym rynku. O nie, nie! W latach 90., kiedy świat jeszcze nie słyszał o social mediach, a gangsterzy musieli robić prawdziwą karierę w terenie, nasze urocze miasto miało swojego własnego Clint Eastwooda z półświatka. Panie i panowie, oto Marek Western Festern, gość, który z kowbojską gracją zapanował nad poznańskimi ulicami. Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o początkach przestępczości zorganizowanej, która powstawała na terenie Poznania i okolic. Western, bo tak na niego wołali kumple z branży, choć bardziej niż na pustyni, można było go spotkać na betonowej dżungli Poznania, był jednym z tych typków, którzy zarządzali miastem z taką subtelnością, jaką ma czołg wjeżdżający na plac zabaw. Działał w grupie, która z miłością i oddaniem nazywana była poznańską ośmiornicą. Teraz pewnie myślicie, że to jakaś kulinarna organizacja, ale nie. Był to gang tak rozbudowany i tak wielowarstwowy, że jakby ktoś dał im patent, to mogliby sprzedawać swoje patenty początkującym mafiom na całym świecie. Marek i jego wesoła ferajna zajmowali się klasyką gatunku. Wymuszania, haracze, przestępstwa gospodarcze, a jak trzeba było, to i na ciemnych interesach znali się lepiej niż twój stary na pędzeniu bimbru. Co ty pierdolisz? Niektórzy mówią, że gdyby tylko Marek zdecydował się na karierę w biznesie, to Bill Gates i Steve Jobs mieliby poważną konkurencję. Ale nie, nasz bohater wolał pracę na ulicy, bo tam mógł poczuć się jak prawdziwy król. Jego gang działał tak sprawnie, że na samą myśl o nich policja trzęsła się jak galaretka na weselu. Jak to bywa z każdą legendą, kiedyś trzeba było skończyć. W końcu nasz Western został złapany. Proces był długi, wyrok srogi, a historia Marka na zawsze zapisała się w historiach poznańskiej kryminalistyki. Przystojniaczek ma za sobą ponad 30 lat odsiadki. Dziś jak ten Wiedźmin Geralt przejął polskie internety, a jego buźka znana jest wszystkim i wszystkiemu. W dzisiejszej Hejcy na Patyku przygotowałem dla was listę 10 najlepszych momentów z kariery pana Marka. Pamiętaj, że jedna łapka w górę to jeden dodatkowy rubin na łańcuchu Mirabelki. Zapraszam serdecznie do oglądania. Numer 1. Marek Festern kontra Sentino. Chciałem jeszcze się wypowiedzieć na temat Sentino. Dzisiaj widziałem wypowiedź faceta, którego lubię słuchać i którego uważam, że naprawdę jest obiektywny. Odnośnie Sentino. Poznański kowboj, czyli Marek Western Fester, znów postanowił założyć swoje wirtualne spursy i pokazać młodemu pokoleniu, że nie ma zamiaru schodzić na emeryturę. Tym razem obiektem jego internetowej napaści padł Sentino, typ, który bardziej pasuje do wioskowego festynu niż do gangsterskich legend. I co robi Marek? Ano klasyka gatunku. Rozjeżdża go tak, że nawet wioskowe matrony by się nad nim zlitowały. I tak, zgadzam się w całej rozciągłości. Z tym, że muszę dodać, że moim zdaniem i wielu innych, Sentino jest geniuszem, jeżeli chodzi o teksty. Temu chyba nikt nie zaprzeczy, ale jest totalnym rozjebuńcem, totalnym odklejeńcem, jeżeli chodzi o swoje życie normalne. Western wjeżdża na internetowy ring, nie bawiąc się w subtelności. Żadnych formalności, żadnych występów dla plebsu, prosto z mostu wali Sentino prosto w dumę, nazywając go wioskowym idiotą. Pamiętacie te czasy, kiedy nasi dziadkowie mówili, że z idiotami się nie dyskutuje? Marek chyba nie zna tej zasady, bo postanowił zrobić z Sentino internetową kubkę gruzu. Zaczyna od porządnego występu, gdzie ustawia Sentino w szeregu. Oczywiście na samym końcu, w okolicach tych, co to na zebraniach szkolnych siedzieli z przodu, bo z tyłu i tak by nie słyszeli. Mafie albańskie, mafie sycylijskie, mafie tureckie i tak dalej. Ja się z nim przyciąłem raz tu w Poznaniu. Też poszedłem z nim na miasto. Mówi, przejmuje Poznań i tak dalej. Wtedy uważałem, że to jakieś pierdoli bzdury. Chuj, nie zwracam na to uwagi. Ale nad ranem w pewnym pięciogwiazdkowym hotelu doskoczył do konsjerza i straszył go, że przebije mu gardło i tak dalej, i tak dalej. Wtedy ja interweniowałem. Wjechałem do jego pokoju i powiedziałem: słuchaj, leśnie przygłupie, masz 24 godziny na opuszczenie Poznania. Marek jasno daje do zrozumienia, że Sentino to dla niego nic więcej jak chwilowy przystanek w długiej karierze rozjeżdżania ludzi, którzy mają mniej szarych komórek niż palców u rąk. Sentino, który powiedzmy sobie szczerze, miał ambicje większe niż talent, dostał od Marka taki werbalny łomot, że aż echo poszło po całej Polsce. Ale użyłeś, byłeś kulturalny, fair, ale do jednego momentu użyłeś pewnego zdania, którego, wobec którego nie mogę przejść obojętnie. Powiedziałeś coś takiego, że możesz przyjechać tu z chłopakami z Niemiec, z jakąś tam
to jest zasługowałeś. Mafia taka i inna. Dobra, krótko. Posłuchaj. Ty kurwa wioskowy idioto. Przyjedź z nimi. Czy to jest mafia niemiecka, argentyńska, albańska, włoska? Mam to gdzieś. Przyjedź z nimi do Poznania. Bo wiecie, kiedy Marek Western Fester wchodzi do akcji, to nie ma miękkiej gry. A tu, moi drodzy, mamy przykład klasycznej, brutalnej egzekucji internetowej. Bez litości, bez odwrotu, bez rękawiczek. Western to nie jest typ, który wyciąga gałązkę oliwną. On wyciąga kija i z uśmiechem na ustach robi to, co robi najlepiej. Rozstawia ludzi po kątach. Sentino biedaczyna próbował się bronić, ale to jakby wziąć parasol na huragan. Western zaorał go tak, że nawet geodeci by tego nie zmapowali. Ty tylko, ale wiesz co, znając ciebie, znają ciebie z różnych przekazów. Ty jesteś bajkopisarzem. Nie masz żadnej chłopaków stąd, stamtąd, gdzie indziej. Gdybyś miał, nie pierdoliłbyś kurwa na jebanym Instagramie, tylko byś to zrobił, przyjechał, zrobił to, czy trzeba, z małym kanałem, tylko znaczy ze mną. I byłoby po sprawie. A ty się produkujesz, mówisz, już nie raz słyszałem o swoich bytach, ci, tam, kurwa, zasłaniasz się. Stary, ty po prostu nie masz cojones. Nie masz podstawowego kręgosłupu ulicznika, a chcesz za takiego uchodzić. Bo wiecie, kiedy facet z taką przeszłością jak Marek mówi, że ktoś jest wioskowym idiotą, to nie jest to zwykła obelga. To jak wyrok, pieczątka i certyfikat na głupotę w jednym. Na koniec nasz poczciwy Western puentuje całość, rzucając taką wiązankę, że aż klawiatura zaczyna płonąć. I wiecie co? Pewnie teraz Sentino siedzi gdzieś w kąciku i zastanawia się, czy warto było wdawać się w taki pojedynek. Co prawda, przyznaję ci, jesteś geniuszem, jeżeli chodzi o teksty. Jesteś geniuszem, jeżeli chodzi o swoją twórczość. Ale ci odpierdoliło, masz jakąś jebaną dwubiegunówkę. Myślisz, że jesteś kim? No koronę? Albo kim? Johnem Gotti? Nie! Ty nawet się o nich nie ocierasz, nawet się nie ocierasz o ich, o takie sprawy. Ludzie, którzy coś znaczą, o tym nie mówią. A ty mówisz to przez Instagram, że możesz przyjechać z chłopcami? Sprawdzam, zapraszam. Poznań, kasino, hit kasino, Crystal Casino, Nowotel, hit kasino. Co dzień jest od 8 do 5 rana. Zapraszam. Bo jeżeli ktoś myślał, że Marek Western nie ma już siły, to teraz wie, że stare wilki nie tracą zębów. One po prostu czekają na odpowiednią ofiarę. Numer 2. Drillowcy. Właśnie go nie drillowców, kurwa. Dawno temu, za górami, za lasami, pewni młodzi drillowcy postanowili podokuczać ludziom w jednej z poznańskich galerii. Przynajmniej jeżeli wierzyć tabloidom, które swego czasu trąbiły o tym, jakby jutra miało nie być. Na ratunek przyszedł pan Marek, by pokazać młodzieży, co jest pięć. Najpierw wystosował komunikat, ostrzegając ich przed swoją ekipą, by następnie ruszyć na podbój po zachodzie słońca. Zobaczcie sami. To wjedziemy, zasuniemy, albo siły i podrobimy piacha. Pięć imion i nazwisk waży. Już znam. Właśnie go nie drillowców, kurwa. Drillowcy nie. Gdzie oni są? Uciekli. Gdzie? Ej, drillowcy! Wypalać! No co? Ej, ale migusiem, kurwa! Ale migusiem spierdalać, kurwa! Numer 3. Tomasz Oświęciński, jak powszechnie wiadomo, zrobił w życiu wiele nieeleganckich rzeczy. I jest to temat już na tyle przeżarty, że nawet nie chce mi się po raz setny mówić co, gdzie i jak. Z miłą chęcią posłucham natomiast wypowiedzi Marka odnośnie tego uniwersum. Według jego słów Tomek nie zmienił się ani trochę. Nie zadośćuczynił nic nikomu i poszedł drogą na skróty, by ratować własne pokute dupsko. A tak przy okazji, skoro jesteś już teraz normalnym tym członkiem społeczeństwa, chwali się, że zarobiłeś 5 milionów, minus podatek, 4 miliony. Mam do ciebie pytanie. Czy zadośćuczyniłeś tym wszystkim ludziom, gdy byłeś przestępcą, których skrzywdziłeś, okradłeś, któryś zastraszałeś i brałeś za to pieniądze od nich? Czy
zadośćuczyniłeś im z tych 4 milionów. Pewnie milion by starczył na pokrycie twoich ekscesów, gdy byłeś przestępcą. Nie zrobiłeś tego. Gdybyś to zrobił, miałbyś atut. Zmieniłem się. Chcę być normalnym człowiekiem. Zadośćuczyniłem wszystkim, których skrzywdziłem. Nie pykło, stary. I teraz wywlekli ci to wszystko, a ty śmiesz twierdzić, że jesteś jakimś noworyszem, że wszyscy gangsterzy powinni siedzieć. Rozumiem, gdybyś był w grupie przestępczej. Sam odszedł o nich, po swoich przemyśleniach, że chcesz być tym dobrym człowiekiem, poszedł, ujawnił wszystko na policję. Ja chcę być inny, ja chcę być po jasnej stronie mocy. Nie. Ty się rozprułeś, jak się dostałeś do więzienia. A kto nowy, niech kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania powiadomień o nowych filmach. Numer 4. Nasz poznański Wiedźmin Geralt nigdy nie był aniołkiem, jeżeli chodzi o swoje życie zawodowe, tak to nazwijmy. Z dumą opowiada o nim na swoim kanale na YouTube, zaznaczając, że kobiet i dzieci nigdy nie ruszał. Pewien internauta zarzucił Mirabelce, że rzekomo wkładał jakiejś kobiecie lokówkę podczas jakiegoś tam niby napadu. Tu znowu na ratunek przychodzi nasza poznańska legenda, zaprzeczając wszystkiemu, co powiedział jego oponent. Jakby mało było jajec, wyznaczył dość konkretną nagrodę za udowodnienie wszystkiego, co powiedział, a nawet parę nagród, w tym uwaga 100 tysięcy złotych. Patrzcie sami. Powiedziałeś coś o pewnej lokówce, że gdzieś wkładałem pewnej kobiecie. Odnośnie tej lokówki, że ją rzekomo gdzieś tam wkładałem na pewnym napadzie, ja jakieś tam kobiecie, to wyznaczam nagrodę dla ciebie. Patek Filip Nautilus. Tak mi przypadkowo wpadł. Jest twój. Dodatkowo dostaniesz szkieletora. I to, czego do końca życia nie miałem się nigdy, nie miałem się pozbyć tego. Mój perła w koronie. 4 rubiny. 4 rubiny, które sam wprawiałem, które kupiłem u jubilera. I sam je wprawiałem, te rubiny. To wszystko dostaniesz. Patek Filip Nautilus i te wszystko. Plus 100 tysięcy złotych. Numer 5. W jednym ze swoich przemówień były gangster opowiedział nam o jednej z akcji, w której brał czynny udział. Otóż jak się okazuje, Marek pewnego dnia dokonał napadu na tira pełnego, uwaga, uwaga, batonów Lion. Tak jest, batonów Lion. Pomyślicie, mamy problem. Ano mamy problem, bo raz, że ciężko było to sprzedać, a dwa, jeszcze ciężej było to zjeść. Napadłem tira. A w środku był cały tir wyjebany batonami Lion. Sobie pomyślałem, kurwa, zarobię wódkę siana, pół bańki, bo spożywka kiedyś chodziła, zejście miałem od razu. Otworzyliśmy tira. Wow. I co się okazało? Na wszystkich jebanych batonach Lion, wszystkie palety, były czeskie akcyzy. Masakra. W całej Polsce nie mogłem tego sprzedać. Marek za wszystko dostał wyrok pozbawienia wolności, który przyjął na klatę w przeciwieństwie do tego kasztana oświęcińskiego, który rozprął się jak stare galoty na bazarze. Numer 6. Western do Popka. Historią Popka zainteresował się główny przedstawiciel dzisiejszego uniwersum na kółkach. Według jego relacji Popek jest skończony. Tak o, tak jak kończy się lato, jak kończy się zima, jak kończy się papier do dupy podczas twojego rekordowego srania. Zobaczcie wypowiedź Mirabelki. To ja jestem marginesem społecznym. Popek. Jesteś skończony. Żadne oświadczenia, żadne kajania, żadne to, że byłeś zbany, ci kurwa już nic nie pomogą. Jesteś skończony w show biznesie totalnie, wszędzie. A jeszcze jedna kwestia. Odezwały już się głosy, że obrony ciebie. To ja bym, wiecie co, zwrócił uwagę ludzi na ludzi, którzy go bronią.
Numer 7. Muran vs. Masa. Tak jest, swego czasu dość głośno mówiło się o takim starciu, do którego w finalnym efekcie nie doszło. Dlaczego? Bo ponoć nikt prócz Murana nie interesował się tym wydarzeniem. Poza tym powiedzmy sobie szczerze, 5 minut Jacka minęły już dawno. Jest ledwie cieniem tego, czym był na początku i zostało mu ledwie wspominanie tamtych chwil. Ale do rzeczy, do wszystkiego odniósł się oczywiście Festerman, bo i czemu by niby miał się nie odnieść? Każdy ma pełne prawo spełniać swe marzenia. Masa jest panem świadkiem koronnym. 200, ponad 200 ludzi za niego siedzi teraz, mają długie wyroki. Chujek, mówią, że opisują, że to był były gangster. Szczerze? To nie był, kurwa, żaden gangster. Wytłumaczę wam dlaczego. Po pierwsze, jeżeli jesteś kim jesteś, twoje ryzyko zawodowe, załóżmy, że jesteś bandytą, gangsterem, to jest tak, kulka w łeb, albo 15 lat, albo idziesz siedzieć. Numer 8. Marek Ostro o Danielu Magikalu. Marek już od dłuższego czasu wypowiada się na temat najpopularniejszego pato streamera w kraju. Temu miała nie spodobać się postawa młodego adepta w stosunku do swoich najbliższych, a głównie chodziło o matkę. Magiczny wielokrotnie był widziany, jak szturcha swoją rodzicielkę, by później nawet nie kupić bombonierki w ramach przeprosin. To coś, jakie miały po 6, po 8 lat. A teraz są twoimi fanami, to przecież skąd niby mają wiedzieć? A poza tym ty już nigdzie nie masz wstępu, wszędzie na wszystkich platformach jesteś zablokowany. Zostawił ci tylko TikTok i teraz kurwa udaje, że się zmieniłeś. Nie, ty się nigdy nie zmienisz. Bo to jest niemożliwe. Rozumiesz? Ty udajesz, ale jesteś cwany, bystry. To trzeba ci przyznać. Ale to nie przejdzie. Marek wyśmiał również jego pobyt w zakładzie karnym, bo ten miał ciągle się tym wychwalać, jakby został królem życia. Kilkadziesiąt zdjęć, jak nie więcej, jak chciałeś mieć dzień pierwszy, pozdrawiam tego, dzień 200, pozdrawiam tego. Kurwa, bo się wyżygam, rozmawiając z chłopakami, z którymi ty siedziałeś, od razu cię wyjebali na ochronki, kurwa. Co o tym sądzi? W sumie jakby tak zliczyć, to wypowiedzi na temat Magikala jest najwięcej, jeżeli chodzi o jego działalność w internecie. To już nawet Masa nie przewinął się tyle razy, co ten kasztan. Ja powiem tylko tyle, Magikala już dawno nie powinno być, a to, że jest i trzyma się całkiem nie najgorzej, jest winą ludzi, którzy wielbią się w oglądaniu tego gówna. Po prostu, ludzie też mają dość, że tak powiem, reżyserowanej rozrywki, więc oglądają przygupa, jak zachlewa się w trupa ze swoją rodzinką. Rodzinką, która na dobrą sprawę na wszystko się godzi, a te wszystkie gadki o jego wielkiej przemianie i przemianie jego mamy to zwykły farmazon na czterech kółkach. Ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień, a tym bardziej magiczny, który wybił się na czym wybił. Numer 10. Kojarzycie Ewę Zajączkowską? To odsyłam was do odcinka o tej pani, bo jest zajebisty.